Panowie nasze dają jak zwykle. Zaiwaniają. I w Riser idą. Parę sztuk znowu. Murzynki wszystkie wypuszczone się zrywają, Budapeszty też, ale Risery 2, 4, 6, 8, 9 bardzo wysoko idą znowu w miasto. A i znowu, ale ładnie to widać jak idą. Jeden lot niżej, drugie wyżej. Poszły teraz miasto. Ale idą. Wysoko. Rozwijają się. Tam mi panowie piszecie niektórzy, ile moje gołębie chodzą górą, no to jest różnie, no wiadoma sprawa. Raz chodzą pół godziny, raz chodzą godzinę, raz chodzą półtorej godziny, dwie godziny. No zależy, no, od pogody, od ciśnienia. Końcate wczoraj chodziły z półtorej godziny, dwie same. Te też, jak Państwo widzą, idą w górę, też chodzą. No wszystko zależy, jak człowiek rozgania gołębie. Jeśli ktoś nie rozgania, no to wiadomo, że będą chodzić 2 minuty 3 i siadają na budę. Jak ktoś rozgania, no to gołąb będzie chodził dłużej. No, tamtych już nie ma. Te 10 już poszły. Nie, 3 przyszły. 3 są, a reszta nie. Jak Państwo sami wiedzą, często ganiam gołębie. Codziennie, dlatego są gołębie rozganiane. Teraz to i tak ich ganiam dwa razy dziennie, albo i to nie, raz dziennie. Ale wcześniej to chodziły cały dzień prawie. Co siadły, odpoczęły i znowu. Te sobie schodzą, a tamtych nie ma. Jak poszły, tak poszły. O, 3 wróciło. 3 wróciło. Zaraz. To chyba było nie nasze. Poszło. Tak, to nie był nasz gołąb. Jeden. Poszedł. To nie był nasz jeden. Jednak. Coś przyprowadziły. No, a tamtych nie ma. Niech idą w miasto. No, a tamte poszły.
gdzie są tamte? Nie ma. U mnie zanim siądą, tak krążą, to z 5 minut będą krążyć, zanim siądą. Ale to już nie jest to, wiadomo. Pary idą. Nie ma co się dziwić. No tamtych parę ładnie poszło, nie ma ich. Ubierają się na spacer.